Tak jak zapowiadaliśmy na falach radiowych, Andrzej Moskal został nowym trenerem czwartoligowej Wiktorii Ostrzeszów. Zastąpił na tym stanowisku Sebastiana Gawrona. Decyzja była jednoznaczna, bo Sebastian Gawron zrezygnował z trenowania pierwszej drużyny ze względu na obowiązki służbowe i zawodowe. I powołaliśmy pana Andrzeja Moskala na pierwszego trenera. Mam nadzieję, młody trener, nowa twarz w Ostrzeszowie się zawsze przyda. Trener Andrzej Moskal poprzednio prowadził LZS Trzcinice oraz LZS Głuszynę, gdzie pracować będzie także w obecnym sezonie. Do tej pory udało się pogodzić pracę w dwóch klubach. Teraz jednak chodzi o pracę na wyższym poziomie, bowiem Wiktoria gra w czwartej lidze, a Głuszyna awansowała do klasy A. Czy trener Moskal pogodzi zajęcia w dwóch klubach? Całe szczęście, że to jest czwarta liga i całe szczęście, że to nie jest tylko A-klasa, czy nawet okręgówka, chociaż moim zdaniem okręgówka może być przybliżonym już. Chcę przeskoczyć pewne progi, że tak powiem, które nie mogłem przeskoczyć może w poprzedniej drużynie. Wejść na troszeczkę wyższy poziom, mam nadzieję, że tutaj mi się to uda. Wiadomo, czwarta liga, wyższy poziom, więcej ludzi, z którymi można już pewne sprawy taktyczne omówić i pokazać na boisku. Jak będą wyglądały przygotowania Wiktorii Ostrzeszów? Za dużo czasu to nie macie do rozpoczęcia rundy. No, też mnie to martwi akurat, bo nie dość, że później zaczynamy. Ja dzisiaj mówię, jestem pierwszy raz z nimi, pierwszy raz ich widzę, a już jest sparing, więc mówię, troszeczkę jest to za późno, przynajmniej o tydzień, o jeden mikrocykl, aczkolwiek no, bądźmy dobrej myśli. Nad czym będziecie pracować w tych dniach, tych jednostkach, które pozostały do rozpoczęcia sezonu? Z tym, co szczerze mówiąc każdy zespół pracuje. Wiadomo, wytrzymałość, przede wszystkim no, tlenowa na pewno mieszana, bo teraz trzeba to podtrzymać wszystko to, co było w danym sezonie. Dużo koordynacji, dużo stabilizacji, dużo małych gier typu zadaniowych, uproszczonych. Nowego trenera do zespołu wprowadzał jego poprzednik, Sebastian Gawron, w meczu sparingowym z Ostrowiem Ostrów Wielkopolski.